Do późnej nocy bawić się trzeba, doceniać pracę, trud gospodarzy. Niechaj dla wszystkich wystarczy chleba, a ziemia hojnie plonem obdarzy. Takie wersy odchodzą już w zapomnienie. Ludzie uprawiający rolę to też coraz rzadszy widok. Spotykamy coraz mniej traktorów i kombajnów, że o wozach konnych nie wspomnę. Obecnie żniwa nie są już takim wydarzeniem jak przed laty. Ale na szczęście nadal w wielu miejscowościach obchodzi się dożynki, czyli ludowe święto z okazji zakończenia zbiorów i prac polowych. Dlatego postanowiłam dowiedzieć się od przechodniów, co wiedzą o dożynkach. Dożynki? No to taki zawsze rolniczy i lomny z całego roku, cała praca rolników. No i rządzają dożynki później raz w roku. No dożynki, no. Starostę czy za to częstują chlebem pieczonym z tego nowego zboża. Impreza związana z zakończeniem żniw i tak dalej. A proszę mi powiedzieć, czy uczestniczy Pani w takich imprezach dożynkowych? Czy nie. Nie uczestniczę. Właśnie ostatnio, jak byłam na wsi, to przeżyłam dwukrotne dożynki. Jedne przynosili do kościoła pięknie udekorowany wieniec dożynkowy, a drugie spotkałam jadący wóz, umajony cały, śpiewający. No i były dożynki na placu. Kiedy obchodzimy dożynki? No teraz, w tym okresie, kiedy już zostały zebrane plony. Uczestniczy Pani w takich imprezach dożynkowych? Tak, uczestniczyliśmy w takich dożynkach. Akurat mieszkaliśmy w Bystrej Podhalańskiej. No, w tym roku byłem. Były akurat gminne, bo ja pod gminę tutaj należę, pod gminę Babice. I byłem w Mędkowie, bo były Mędkowie. Co rok to jest w innym miejscowości, w innej wiosce. Co można ciekawego na takich imprezach zobaczyć? No, przede wszystkim wieńce dożynkowe, no, wytwory z tego, czyli różne potrawy regionalne, popróbować, wypieki. Koła gospodyń wiejskich zawsze mają swoje super przeboje kulinarne i można ich popróbować. Zespoły z kół gospodyń, każdy koło gospodyń odśpiewa tam ze swoje piosenki, to ile tam po 5 piosenek, czy ile muzykanta mają, zagrają jakieś kawały. Czy wie Pani, co na takich imprezach się dzieje? No, w telewizji czasem oglądam, więc widzę, jestem widzem i dostrzegam to, co tam się dzieje na tych imprezach. Tańce, spróbowanie potraw regionalnych, no i co, no i tyle. Czy wie Pani, z czego zrobiony jest wieniec dożynkowy? No, z kłosów zboża. Co jeszcze? No, kwiaty, wstążki, bibuła. Wieniec dożynkowy czy Pan robił? Nie. To kobiety przeważnie, to robią gospodyni domowe. Takie tradycyjne dożynki kiedyś, a dziś, czy jest jakaś, zauważyła Pani jakąś różnicę? Powiem Pani, w takich wioskach to nie, to po prostu prowadzą tak, jak prowadzili kiedyś. Tak się właśnie są te dożynki. Młodzi ludzie również uczestniczą w takich imprezach? Tak, tam jak byłam, to na wsi bardzo dużo młodych było. I nawet pytałam, czy to jakiś zespół, powiedzieli, że tak, się skrzyknęli sąsiedzi, zaprosili sołtysa i zrobili dożynki. Myślę, że coraz częściej młodzież się dołącza do takich imprez, żeby kultywować tą tradycję naszą. Czyli tradycja nie zanika? Myślę, że tak. Aby tradycja nie odeszła w zapomnienie, ja jako przedstawicielka młodego pokolenia planuję się bawić w płazie do białego rana.